Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy eksplorować opuszczony ośrodek czasowy nad jeziorem. Jest ze mną Michał. Mamy dość spory teren do eksploracji. Zobaczymy, czy które budynki będą otwarte. Zapraszam serdecznie. Chodźcie. Tu mamy budynek. I tu mamy takie mniejsze. Tak jakby domki letniskowe. Zaraz zobaczymy, czy któryś jest otwarty. Tam wchodziliśmy. Kurczę, gałęzie. Widzicie? Jeszcze te zamknięte. Numer 11. Nie jest, trzeba przejść dalej w takim razie. Chyba właśnie tak, jak to Michał robi. No bo tam dalej nie ładuj się w te krzoki. Tu generalnie jest plac zabaw. Jest takie fajne, jakby popelowskie huśtawki. Już porodzewiałe. I farba, która odłazi. Bo to jest niesamowity klimat w takich miejscach. Się to zamknięte, wszystko. Zostały nam dwa ostatnie wejścia. Ja się potknęłam, brawo, ja. Sprawdź to, jak będzie. Też zamknięte, ale tu widać w środku. Jakieś małe pomieszczenie tu. Musiały być takie domki faktycznie. Chyba nawet piec tam jest. Okno, firanki. I tam widzimy budynek. Do niego idziemy. Tam znajduje się natomiast jezioro. Gdzieś widać najbardziej. Ławeczki. O, proszę bardzo. A Michał już idzie do budynku. Otwarty. Mamy podział na numery. Zakaz wstępu. Musiał być zabita deską w takim razie. O, tu chyba ktoś spał, mi się wydaje, wiesz. Mamy łazienkę, energetyk, okno. Idziemy dalej. I tu mamy dokładnie taki sam pokój. I zobaczcie w ogóle tą fajną lampę taką na suficie. Taka stricte komunistyczna. Lubię takie gadżety, naprawdę fajnie jest. Dobra, lecimy dalej. Dobra, dotarliśmy do naszych domków. Ostrzeż dobrą, ostrzeż dobrą. Idziemy. I znowu jesteśmy na widoku. Mamy stołówkę. I już widzę, że do góry jest wejście otwarte. Myślę, że możemy zajść. O, piwo. Schody takie trochę niepewne, szczerze mówiąc. Pod moim ciężarem. Aby się nie zerwały. Jest coś? Tak. No to miło, lepiej. Był grzejnik?
Tu była toaleta. Kolejny pokój. No tu podłoga raczej taka, że nie będziemy chodzić. Zobaczcie swoją drogą dach. A są nośniki prądu. I drzwi. Otwarte. Przejdźmy. Mamy strych. A tu prawdopodobnie miały być pokoje. Lecz nigdy nie zostały dokończone. Wolny. LKS Oregon. Ciekawe. Że pachnie takim drewnem. Bardzo fajny zapach, przyjemny. Tu mamy kapę tylu. Gastronomia. A tu jest prawdopodobnie balkon, nie? Tak, balkon. Pełne szkła. Tam domki. Taki duży budynek. Prawdopodobnie główny. A nie stąd. Idziemy dalej do tego budynku, tam gdzie mamy bar napisane. Zobaczcie sobie z tej strony, jak to wygląda. Bardzo fajnie. A, idziemy dalej. Może uda nam się stołówkę zwiedzić lub bar. Piwo. Rozumiem, że nie będziemy pić niestety. A tu pokój i nie będziemy chodzić bez kupa. Fuj. Ale są rybi, widać, że tu libacje były. I tu zamknięte. I pewnie znowu otwarte. Szafka, tynk, rozwalony. Co tam znalazłeś? Ach, włączę. Gniazdka, przepraszam. Crunch Chips American Cream. W takich miejscach można znaleźć takie fajne rzeczy, które kiedyś były, teraz na stacji ich nie ma. Tam jest kolejny budynek, widzę, że otwarty. Jeszcze hamburgery. Hamburger. Zasłonę. I pokój, w którym było dużo wódki. Naprawdę szkoda, że takie miejsca upadają, bo... No... Jest w bardzo miłej kwalitacji położony ten obiekt. Chodź Michał tutaj. Bo tam jest otwarty akurat ten budynek tam. Kafe bar. Wchodzimy, bo trochę na widoku jesteśmy. Radio RMI Poznań. Bo takiego radia już nie ma. Jak fajne drzwi w ogóle. Disco. Gdzieś to było napisane disco na ścianie. No, masz okno, okno. A w ogóle zajebiste lampy. Ale mega fajnie. Ale niestety widać, podłoga się zawala, bo sufit jest bardzo nisko. Także chyba sobie spuścimy wejście na wyższy poziom. Uuu, tu mam bar. Masz latarkę, Michał? Niby mam jasno tutaj. Może zrobimy jeszcze i co? Mam bar. Daj latarkę mi, bo już to było ciemno.
A tu już widzę, na dywanie urosło zielsko. No na razie tam nie mogę być, bo muszę zmniejszyć ISO w aparacie. Na razie będziemy w ciemni zaraz. Wyjdziemy tam. Bar z tej strony. Schodki wyżej. I wejście. Tu jest świeżo pomalowane pomieszczenie w ogóle. No, to jest świeżo pomalowane pomieszczenie, tak jakby ktoś remont to szykował. O, tutaj wracam do Michała. To fajne takie pędzelki perelowskie. Mamy napisane w ogóle. Wybaczcie, muszę ostrość ustawić. Napoje 404 to chyba są kody do kasy. Dobra. Światło. Nie ma. Butelkę po tym barku. Spójrzcie w ogóle na tą podłogę. Zobaczcie ten sufit. On się ewidentnie zaraz zapadnie. A tutaj to jest dywan, na którym urosł mech i rośliny. Wow. Przynajmniej jak zobaczyłem ten sufit, to nie czuję się tu zbyt bezpiecznie, jak widzicie. Dobra. Teraz zmierzamy do tego korytarza, który znajduje się tam. Mam część disco, drinki, soki za sobą. No, podlubię takie klimaty bardzo. Włócze. Fajny pokój. Znów jakaś fajna lampa. W starym stylu. Chyba były toalety. Kolejny pokój. I taka fajna lampka. Działa. Ale tu jest, natomiast jest światło. Naciśnie się lampa i... Niestety. Trochę się wystraszyliśmy. Takie puknięcie w drzwi. Ale nic nie widać. Tam ma tą kaskę z tobą do góry. Ale sami widzieliście, jak ten tak sufit wygląda. Także nie będziemy tam wchodzić, bo jest ryzyko zarwania się. Więc przejdziemy do tych bloków, które są tam. Dobra. I jesteśmy przy tych blokach. Nie mam pewności, czy będą otwarte, ponieważ żadne okno nie jest wybite. Także może być zamknięte. Natomiast tu jest to molo, o którym wspominałem. W fajnym kształcie. A na jeziorze jakaś łódka pływa. Dobra, no my nie łódką się zajmujemy, tylko urbexem, to lecimy. Tam pójdziemy zaraz, a idziemy najpierw tam. Że przed chwilą mieliśmy mały stresik związany z tym, że ktoś szarpnął za drzwi. Ale nikogo nie widzieliśmy, także... O, to jest kolejny blok z tyłu. Także idziemy zobaczyć, czy da się to.
do któregokolwiek wejść. Oj, i chyba otwarte jest, zobacz. Widzę drzwi. W sensie te drugie są otwarte, ale czy te? Trudno powiedzieć. Widać, że ktoś chciał się tu dostać, ewidentnie. Chyba. Zamknięte. A szkoda, bo w środku jest naprawdę fajnie. Jest ewidentnie po remoncie budynek. Nowe drzwi, nowe ściany. Ktoś chciał się dostać, ale mu się nie udało. Okna nie są poniszczone. Naprawdę spoko to wygląda w środku. Ktoś tu w ogóle jeździł samochodem, jak widać, są wyjeżdżone ślady. Właśnie, zatrzymał nas jakiś pan samochodem, który tam jedzie. Za chwilkę go zobaczycie za tymi drzewami. I zakazał robienia zdjęć, nagrywania filmów. Chociaż to celem prywatny. Ale nie robił jakichś wielkich problemów. Pozokazał grzecznie wyjść. I tak chyba zrobimy. Bo nie chcemy problemów jakichś. Ale najważniejsze, że zdążyliśmy zwiedzić, co nie? Sprawdź. Nagraję go. Thank you.